Dzień dobry Państwu. Najważniejsze spotkanie turnieju preeliminacji Ligi Mistrzów Futsalowej, Ligi Mistrzów w sezonie 2023-2024, jeśli chodzi o turniej w Lubawie, mianowicie spotkanie gospodarzy, a więc KSC z FC Prisztiną. Mateusz Orłowski, witam i zapraszam na to naprawdę bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, starcie drużyn, które jeśli chodzi o ten turniej spisywały się najlepiej, starcie drużyn, które są niepokonane i starcie drużyn, które walczą o to, żeby pojechać do Kowna, bo tam właśnie w turnieju rundy głównej spotka się zwycięzca grupy D ze swoimi rywalami już w tej fazie, która wyłoni bezpośrednich uczestników walki o triumf w tej edycji Champions League futsalowej. Widzimy wyniki poprzednich spotkań. Izbirnen Utreira 1-6 to wynik pierwszego dzisiaj rozegranego spotkania. Widzimy też, jak radziły sobie drużyny KSC Lubawa i FC Prisztina, drużyna konstruktorów 6-0 i 8-0 kolejno pokonywała Norwegów i Islandczyków, 5-1 z Norwegami, 11-1 z Islandczykami z kolei wygrali zawodnicy prowadzeni przez Hakiego Ahmetiego. Widzimy przepiękną biało-czerwoną kartoniadę, która wita w tym momencie piłkarzy futsalistów mistrzów Polski oraz mistrzów Kosowa w akompaniamencie hymnu Ligi Mistrzów UEFA. Te dwie drużyny prezentują się publiczności hali Osir przy Świętej Barbary. Wspaniała oczywiście oprawa tego meczu, który jest niezwykle istotny z dwóch powodów. Oczywiście po pierwsze poznamy zwycięzcę i poznamy uczestnika turnieju w Kownie, ale też istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli tutaj padnie remis, to będziemy świadkami sytuacji, gdzie obie drużyny będą niezwykle zadowolone, bo w takim układzie to właśnie z tego turnieju wyłoniona zostanie drużyna najlepsza z drugich miejsc, która również będzie miała prawo do występów main round sezonu 23-24, tak więc no tutaj gra jest warta świeczki, jedni i drudzy będą bić się o swoje, na razie oczywiście na prowadzeniu zespół Prisztiny w tabeli i skład tej drużyny właśnie teraz mamy na ekranach. Bajram Ramadani z jedynką w bramce, Ramadan Adai z piątką, Lucy Kerimi z szóstką, Halim Selmanash z siódemką, Drilon Maszerasz z dziewiątką, Hocza, Kriezu, Kameri, Mazreku, Limani, Kakandoli, Krasnici, Ginovici i Abazi. To są piłkarze rezerwowi Hakiego Ahmetiego. Za chwilę poznamy wyjściową piątkę, a także rezerwowych drużyny Konstraktu, czy jak to jest w europejskich pucharach, KSC Lubawa. Wiktor Lopez z numerem 33 w bramce, 5 Kacper Sendlewski, 12 Pedro, 13 Tomasz Kriezel, 26 Jakub Praszkowski i rezerwowi Zadroga Kaniewski, Adriano, Everton, Mrowiec, Claudinho, Jankowski, Grubalski oraz Dosza, oczywiście Dawid Grubalski, szkoleniowcem zespołu, który pod koniec maja cieszył się z triumfu w rozgrywkach Fogo Futsal Ekstraklasy, pokonując w finałowej serii hegemonów ostatnich lat rekord Bielsko-Biała, choć hegemonia, trzeba przyznać, regularnie przerywana w ostatnich miesiącach, latach, bo w zeszłym sezonie Konstrakt najlepszą drużyną w Polsce, a dwa sezony temu Piast Gliwice przecież wygrał rozgrywki ekstra klasowe. Trwa prezentacja obu drużyn, oczywiście głośno na trybunach, komplet widzów, zawodnicy obu ekip tutaj będą wspierani przez ponad 400 fanów, głównie oczywiście KSC Lubawa, drużyny, która jeśli chodzi o granie przed własną publicznością, no, w poprzednim sezonie pokazała, że była bezwzględna dla rywali, zwłaszcza w tej rywalizacji finałowej jest rekordzistami, tak więc no, poniekąd liczymy, że i dzisiaj będzie podobnie, że to KSC Lubawa z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko i to właśnie drużyna konstruktorów wygra ten turniej. Gordon McCabe ze Szkocji, Bogdan Hanciariuk z Rumunii, Peter Zimoni z Węgier to sędziowie tego spotkania. Kamil Szczółko tradycyjnie sędzią czasowym podczas imprezy
w Lubawie. No i już za moment pierwszy gwizdek. Widzimy dziś na biało grać będzie Pristina, na czarno zespół konstruktorów. Przywitanie jeszcze kapitanów obu drużyn z sędziami. Co ciekawe, obaj zawodnicy, którzy teraz wymieniają się proporczykami na ławce, rozpoczną to spotkanie, bo i Paweł Kaniewski, i Szewki Kameri to są zawodnicy rezerwowi w swoich drużynach. No ale na pewno w trakcie tego spotkania będą na boisku się pojawiać i będą próbować odegrać znaczącą rolę zarówno dla drużyny z Lubawy, jak i dla drużyny z Kosowa. Zwycięzca turnieju w Lubawie, tak jak powiedziałem, pojedzie do Kowna. Tam zmierzy się z gospodarzem, a więc miejscowym Żalgirisem, fińskim Kampuserii Dynamo oraz zwycięzcą grupy G rywalizacji preliminacyjnej. To będzie albo cypryjski AL, albo Futsal Minerva z Austrii. O 19:00 spotkanie rozegrane będzie w hali Limassol, bo tam odbywa się ten turniej. Z kolei jeśli potwierdzą się te przewidywania, że również drużyna z drugiego miejsca awansuje do dalszych gier, no to wtedy ten zespół w Zagrzebiu będzie swój turniej main round rozgrywał. Tam Futsal Dynamo gospodarzem tej imprezy, ponadto zwycięzca grupy C, najprawdopodobniej będzie to czarnogórski KMF Titograd, no i zwycięzca grupy B, tym zwycięzcą zostało szwedzkie Erebro. Pokonali Bułgarów w tej bezpośredniej batalii, czy inaczej zremisowali w ostatniej kolejce, a to wystarczyło, żeby Bułgarów pokonać właśnie w bezpośrednim porównaniu tych dwóch drużyn na przestrzeni całego turnieju. Zawodnicy z północy Europy, no i oni ewentualnie z drugim zespołem rywalizacji w Lubawie będą mierzyć się właśnie w tej main round, czyli już głównej fazie rozgrywek Ligi Mistrzów Futsalowej w ścieżce B, czyli tej trudniejszej, gdzie tylko zwycięzcy awansują już do tej bezpośredniej rywalizacji o triumf w rozgrywkach. Jest jeszcze ścieżka A, tam grają te wyżej notowane w Europie zespoły, no i w main round w ich ścieżce po aż trzy drużyny do dalszych gier będą przechodzić. Już czekamy na pierwszy gwizdek, ten wybrzmiał, a więc rozpoczynamy rywalizację w Lubawie. Oby to było 40 minut naprawdę wielkich futsalowych emocji, bo trzeba przyznać, że na przestrzeni całego turnieju te drużyny pokazały, że dziś w tym takim w cudzysłowie finale zdecydowanie zasłużenie się znalazły. Tu już nie tylko chodzi o liczbę bramek zdobytych, ale też sposób, w jaki grały obie drużyny. Z dystansu zagrał Tomasz Kriezel, próbował zaskoczyć tutaj Ramadaniego, ale ten tylko odprowadził futsalówkę wzrokiem. Będzie za moment od własnej bramki rozpoczynać drużyna z Kosowa. Prawą stroną budowany atak, teraz zejście z piłką Selman Adze. Jest obrona Wiktora Lopeza i od razu w kontrze wychodzą konstruktorzy. Ostry kąt, uderzenie na bramkę Ramadaniego. Próbował swoich sił w tej sytuacji Pedro, ale na posterunku Bajram Ramadani. Widzimy jeszcze raz, jak wyglądała ta ciekawie zapowiadająca się sytuacja na zdobycie gola drużyny konstruktorów. Pedro Silva, czyli po prostu Pedrinho. Pod takim pseudonimem jest najbardziej znany, jeśli chodzi o występy na boiskach Fogo Futsal Ekstraklasy. Kapitalna oczywiście dyspozycja w rozgrywkach ligowych tego gracza. Kriezel teraz szukał miejsca do oddania strzału. Próba celna, ale spokojnie Ramadani interweniuje po tym zagraniu reprezentanta Polski. Od razu wysoko wychodzi do obrony drużyna KSC Lubawa, ale przedzierają się zawodnicy w białych strojach. Selman Acz, zostawiona piłka, teraz Pedrinho chciał do kontry ruszyć, podłożona mu noga. Przerwana gra przez sędziego. Szkocki rozjemca dzisiejszego spotkania upomina raz Halima Selmanadża. Będzie pierwszy faul zapisany na konto FC Prisztiny w tym dzisiejszym spotkaniu. Już Tomasz Kiezel ustawił piłkę.
około 12 metrów przed bramką Ramadaniego. Czy uderzy bezpośrednio na bramkę? Piłka ustawiona pod delikatnym kątem. Kryzel bierze rozbieg, uderzenie prawą nogą, ale broni Ramadani. Skuteczny między słupkami zawodnik, tylko jedna stracona bramka przez Prisztinę, co już mówiłem, przypominając wyniki z poprzednich spotkań w meczu z Eisbjörnen i z Utreyrą, ale już w sytuacjach, kiedy spotkania były rozstrzygnięte, kiedy już rezerwowi byli na parkiecie, kiedy już troszeczkę rozprężyli się zawodnicy z Kosowa. Kontrakt bez jeszcze straconej bramki. Ciekawe, to jest jedyna drużyna w całej Europie spośród tych, które grają na poziomie rundy preeliminacyjnej Ligi Mistrzów, która właśnie dwa czyste kąta w dwóch kolejkach miała. Zobaczymy, być może uda się i za trzecim razem ta sztuka. Rozegrana piłka do prawego skrzydła. Zatańczył tutaj z futsalówką zawodnik Kontraktu. Jakub Raszkowski jeszcze zamieszanie małe pod bramką Ramadaniego, ale wyjaśnia to wszystko arbiter i przyznaje piłkę drużynie Konstruktorów. Z narożnika będzie wznawiać Pedrinho, na strzał wyłożona piłka, chybił jednak w tej sytuacji Sendlewski. Zamknęli jednak Prisztinę na własnej połowie zawodnicy KSC Lubawa. Dobiega końca druga minuta spotkania. Kryzel do Kacpra Sendlewskiego, ten tyłem do bramki. Sendlewski spod linii końcowej i przyznana piłka w tej sytuacji mistrzom Polski. Wyraźny gest sędziego wskazuje, że będzie rozpoczynać za moment Pedrinho z autu na przedpole bramki rywali. Kryzel nie zdecydował się na strzał, zagrał do Raszkowskiego, ale jego uderzenie zablokowane. Jeszcze Kryzel, no tutaj musiał wyjść Wiktor Lopez, nie było najwyższych lotów to jego zagranie, bo będzie rozpoczynać się z boku Prisztina, ale przynajmniej nie dopadł do futsalówki Maszeradż. Dion Maszeradż, on teraz zagrywa do Selmanadża, Selmanadż, Maharadż i tutaj skończyło się na stracie. Jeszcze Maszeradż sygnalizuje, że powinien być auta tymczasem. Doskonała okazja na zdobycie gola przez drużynę KSC Lubawa, ale to zagranie, które było kierowane na dalszy słupek, zobaczmy, nie sięgnął piłki Kacper Sendlewski. Pół tempa za późno ruszył do tej futsalówki zawodnik z numerem 5 na plecach. To powinno skończyć się golem. Muszą korzystać z takich sytuacji gracze Konstruktorów, bo Prisztina na pewno nie będzie zbyt często pozwalać na taką dominację, na takie okresy, w których zamykana jest pod własną bramką. Lewą stroną Kosowianie, niedokładne zagranie Ramadana Alaya. Teraz pod linię szóstego metra. Piłka posłana, bo tam już był Adriano, ale wzięty w kleszcze przez swoich przeciwników, wobec czego nie zdołał opanować futsalówki, ale ta cały czas pod kontrolą drużyny w czarnych strojach. Pedrinho spokojnie prowadzący piłkę po skrzydle, nie atakowany przez rywala. Zagranie do linii końcowej. Tutaj był Mrowiec, ale były gracz Piasta Gliwice gubi piłkę na rzecz Selmanadża. Jeszcze jest Maszeradż i on zderza się z ławką rezerwowych KSC Lubawa, można powiedzieć, ale to wszystko było spowodowane ostrym atakiem ze strony jednego z graczy drużyny z Lubawy. Wejście ciałem, na które zwrócił uwagę sędzia. Rzut wolny dla Prisztiny po jednym faulu już po jednej i drugiej stronie w tej pierwszej połowie. Strzał płaski prosto w mur. Nie najlepiej rozegrany ten stały fragment przez zespół w białych strojach. Jest Kameri. Raz nieporozumienie w szeregach drużyny Prisztiny. Będzie od autu rozpoczynał Paweł Kaniewski, a więc kapitan zespołu mistrzów Polski z poprzedniego sezonu.
KSC Lubawa oczywiście tę przygodę w europejskich pucharach traktuje jako niesamowitą szansę na pokazanie się szerszej publiczności. A być może zwojowanie nawet starego kontynentu, kto wie. No ale oczywiście takim podstawowym celem na ten sezon jest próba obrony mistrzowskiego tytułu i zostania po raz kolejny, po raz drugi z rzędu, po raz drugi w historii mistrzem Fogo Futsal Ekstraklasy. Niemniej przejście rundy preeliminacyjnej to jest na pewno takie minimum, które, tak jak powiedziałem, w europejskich pucharach chce osiągnąć ten zespół, zwłaszcza że gra przecież przed własną publicznością. Teraz zatrzymany Mrowiec, nie udało się wślizgiem przerwać tego rajdu prawą stroną Ermira Kriezu, ale Kriezu naciśnięty przez Wiktora Lopeza, przestraszony w zasadzie takim bardzo agresywnym wyjściem z pomiędzy słupków golkipera drużyny z Lubawy, popełnia błąd. Już jest Mrowiec tyłem do bramki, ma na plecach Kameriego. Czeka, aż przyjdzie mu w sukurs któryś z partnerów. Pokazał się Kaniewski, ale wcześniej Kameri wybił piłkę w aut, choć ławka Pliszciny pokazywała, że powinien być dla nich stały fragment gry. Lopez na lewą stronę, przyspieszenie po tej flance, Dosza. Jeszcze był ustawiony, teraz strzał Adriano, ale zblokowany w odpowiedzi Pristina, ale świetnie Kresnicz i powstrzymywany przez Adriano Lemosa. 5 minut gry w pierwszej połowie już za nami, za zawodnikami KSC Lubawa i FC Pristina. 0-0 w tym starciu decydującym o pierwszym miejscu w turnieju preliminacyjnym Ligi Mistrzów UEFA w futsalu. W zeszłym sezonie ekipa inna z Kosowa mierzyła się z polskim mistrzem, z Piastem Gliwice, a więc Likeni 9-3 już w rundzie głównej tych rozgrywek pokonali swoich rywali, zawodnicy z Gliwic. Piast w ogóle w tym zeszłym sezonie przecież w Elite Round grał nawet i był bliski tego, żeby awansować do Final Four, ale przegrał z Palmą, późniejszym triumfatorem 0-5. Teraz Kaniewski. O, tutaj pretensje ze strony ławki Konstraktu, ale sędzia pokazuje, że może kontynuować swój atak Pristina. Żadnego zagrania, które mogłoby być z korzyścią dla KSC, nie było w tej poprzedniej akcji. Raz przepchnięty Dosza. Na lewej stronie Kresnicz i poczekał na Kameriego, do niego zagranie. Kameri, no ale tutaj pogubili się Kosowianie i jest piłka w dłoniach Wiktora Lopeza. Adriano ładnie zatańczył z piłką. Oddanie do Szymrowiec. Trzyma piłkę pod podeszwą. Nie jest atakowany przez Kieziu. Podaje więc do Adriano, ustawionego w świetle bramki, tyle że dosyć daleko od niej. Adriano nie zdecydował się na strzał z dystansu. Kombinacyjnie grający Konstruktorzy Mrowiec, ale nie może się na razie w tych pojedynkach z rywalami zastawić, obrócić twarzą w kierunku gry. Drugi faul teraz zanotowany na konto KSC Lubawa. Mieliśmy w pewnym momencie korzyść pokazaną przez sędziów, więc wrócili arbitrzy do tamtego momentu. W pierwszej przerwie w grze wróciła pierwsza czwórka, jeśli chodzi o zestawienie w polu KSC Lubawa. Pedrinho próbował tutaj pokazać próbkę swoich umiejętności, no ale jednak niecelny ten strzał w jego wykonaniu. Naciska Raszkowski przeciwnika, ale jest przetransportowana piłka pod bramkę Wiktora Lopeza, ależ uśmiech losu
teraz dla drużyny KSC Lubawa, bo już się składał Arim Selmanacz w tej sytuacji, aby uderzyć, ale fatalny kiks w wykonaniu tego gracza. Przerwa na wytarcie parkietu, duszno, straszliwie w hali w Lubawie, więc oczywiście pocą się zawodnicy miłosiernie i każdy taki upadek na parkiet. Jest dodatkowa przerwa w grze, bo plama się robi na boisku. Ograł, myślał, że ograł Harim Selmanacz swoich rywali, ale napuszczona piłka obok obrońców, przepuszczona przez Kryzyla! I to rozpoczęło akcję, która teraz kończy się bramką. Bramką Kacpra Sendlewskiego. 1-0. KSC Lubawa prowadzi z FC Prisztina. Kacper Sendlewski, to on jest strzelcem gola. Cieszą się zawodnicy Mistrzów Polski. Cieszy się oczywiście ten tłum kibiców, który przybył do hali, aby wspierać konstruktorów. Widzimy jeszcze raz, jak dopadł do futsalówki Sendlewski, wygrał starcie z Ramadanem Arajem i oddał strzał w kierunku dalszego słupka, pokonując Bajrama Ramadaniego. 1-0, więc zespół KSC Lubawa prowadzi w tym spotkaniu. Udało się całkiem szybko objąć prowadzenie. Jak to będzie wszystko dalej się układać, o to jest pytanie, ale udało się wypracować zaliczkę. Udało się wypracować prowadzenie, które na razie daje oczywiście w tabeli na żywo zwycięstwo w tym turnieju drużynie Mistrzów Polski, turnieju rozgrywanym przed własną publicznością. No i sprawia, że Prisztina ma delikatne kłopoty. Teraz urwał się Selmanacz, ale strzał fatalny. Ma kłopoty, bo tylko remis w tym spotkaniu zapewnia wedle jeszcze tych wstępnych obliczeń awans dwóm drużynom do tej fazy głównej. Zwycięstwo jednej z nich sprawia, że tylko triumfator najprawdopodobniej pójdzie dalej. W tym przypadku KSC Lubawa przed momentem Mrowiec wreszcie doszedł do pozycji strzeleckiej, wreszcie wygrał starcie z obrońcami rywali. Teraz wyjście dalekie Lopeza. W dobrym tempie toczone to spotkanie. Jest Selmanacz na lewą stronę. Jeszcze raz Harim Selmanacz. Kryzyl tutaj się z nim przepycha. No i wygrywa to starcie reprezentant Polski z przeciwnikiem oznaczonym numerem 7 na koszulce. 11,5 minuty do końca pierwszej połowy. Teraz świetne otwierające podanie do Mrowca. Gracz, który w poprzednim sezonie 9 bramek w 19 meczach. Bogo futsal ekstraklasy w tym sezonie zasadniczym. W barwach Piasta, z którym zdobył brązowy medal mistrzowie sprzed 2 lat. Także z Mrowcem w składzie. Znów groźnie za sprawą Mateusza Mrowca pod bramką Ramadaniego. I znowu sytuacja, w której stały fragment wykonuje drużyna z Lubawy. Tutaj próba wręcz takiego zagrania bezpośrednio z narożnika, ale nie wkręcił piłki Pedrinho. Teraz z powietrza strzał i ledwo co odbija futsalówkę Bajram Ramadani gdzieś końcami palców. Udała się sztuka właśnie tego przeniesienia piłki nad poprzeczką, co widzimy. Golkiperowi drużyny z Kosowa. Teraz długa piłka na skrzydło, ale zupełnie nieudane to zagranie Harima. Będzie tuż przy swojej ławce rozpoczynać grę Adriano. Nakręcają trybuny zawodników KSC Lubawa.
którzy na coraz wyższych obrotach są w tym starciu z drużyną z Kosowa. Adriano, faul, tak, tak, jest gwizdek. Przewinienie Szewkiego Kameriego. Nie miał wątpliwości sędzia, na którego oczach ta cała sytuacja miała miejsce, że powinien być zapisany drugi faul, drugie przewinienie na koncie Prisztiny w tej części spotkania. Dziwy już tam gdzieś się czai pod bramką rywala na dalszym słupku Mrowiec. Ustawił na 9 metrze futsalówkę Kriesel. Bardzo ostry kąt, więc raczej kombinacyjnie. Jest Claudinho, jest Adriano w razie co. Ustawiony na 10 metrze. Kriesel właśnie do Adriano i odbija piłkę Ramadani. Kolejna celna próba w wykonaniu zawodników z Lubawy. Teraz jednak muszą wracać, bo jest kontra. Kriesel starcie z Kriesu. No i Kriesu a wychodzi zwycięsko. Podobnie brzmiące nazwisko obu panów, ale to ten w koszulce Prisztiny wygrał to starcie. Co więcej, tutaj nie tylko aut, ale też rzut wolny, bo mieliśmy przewinienie. Trzecie po stronie KSC Lubawa. Jeździł, ale zupełnie nieudane to zagranie zawodnika z numerem 3 na koszulce. Niemalże połowa pierwszej części spotkania za nami. 1-0 po golu Kacpra Sendlewskiego. Prowadzi drużyna konstruktorów w tym starciu z Prisztiną. Mistrzowie Polski z kolejną akcją ofensywną. Dosza. Wycofanie do Adriano. Jest Mrowiec. Zagrał jednak piłkę pod nogi Maszaraża i... I nic, koniec końców z tej akcji nie wyszło, bo uciekła futsalówka na aut Kosowianom. Kaniewski wrócił na boisko, mamy go teraz w świetle bramki. Szukał go Adriano takim kąśliwym strzeleniem na bliższy słupek, ale dobrze Ramadani zamknął tę przestrzeń między nim a właśnie bramką. Kaniewski. Podbita piłka od rywala. Trafia pod nogi Martina Doszy. Lopez, ależ wypatrzył świetnie Doszę. Kapitalne zagranie bramkarza KSC. No i też bardzo czujny, trzeba przyznać, Bajram Ramadani, który skrócił kapitalnie kąt Doszy. Zamknął go pod linią końcową i sprawił, że problemy miał gracz z numerem 99 z zagraniem piłki. Niezbyt dobrze Kaniewski wznowił. Mrowiec ostatni dotykał futsalówkę, więc od autu będzie rozpoczynać Prisztina. Halim Selmanaś. Kieziu na lewą stronę. Zagranie tutaj był Ari Kaciandoli, ale przepchnięty przez Adriano. O, teraz agresywnie Mrowiec i to kończy się gwizdkiem sędziów. Chyba nawet jeszcze żółtą kartką, tak jest. Napomniany Mateusz Mrowiec przez sędziów tego spotkania. Zawodnik z numerem 9 na koszulce w ekipie z Lubawy. Mamy potwierdzenie tego kartonika, nie może się z tym pogodzić Mrowiec, no ale ląduje w kajecie rozjemcy tego spotkania, a Prisztina zyskuje dla siebie okazję po rzucie wolnym. 9 minut, 24 sekundy do końca pierwszej połowy. KSC Lubawa, FC Prisztina 1-0. Na lewą stronę rozegrana piłka do Kameniego. Selmanaś, jeszcze raz Kameri. Przez
Spiesza Pristina, ale jest błąd w rozegraniu piłki. Calówka pada łupem Wiktora Lopeza. Lopez tutaj tyłem do bramki grający Mrowiec. Słupek. Jeszcze Mrowiec. Dosza na lewą stronę do Adriano. Mrowiec zamknięty na narożniku boiska. I kto ostatni piłki dotykał? Jednak gracz w czarnej koszulce ze złotymi, jak na mistrzów, przystało rękawkami. Kaciandoli, długie zagranie, ale zupełnie nieudane. Ili Mazreku był adresatem tego podania. Dosza wprost pod nogi właśnie Mazreku. Dobry powrót Adriano, ale to nie zmienia faktu, że to Pristina teraz ma piłkę do swojej dyspozycji. 8,5 minuty do końca pierwszej połowy. Minimalne prowadzenie drużyny konstruktorów. Zagęszczają w obronie i od razu brawa z ławki rezerwowych, bo udało się piłkę zyskać dla siebie. Dosza. Cieka tutaj po skrzydle Raszkowski, który wrócił na boisko. Pokazał się ładnie partnerowi, ale jednak ten nie zdołał go obsłużyć, bo przerwał ten pas jeden z graczy w białym stroju. Kaniewski. Kys. Kaniewski między dwóch. Urwał się Mrowiec, będzie okazja, ostry kąt, jeszcze zdążył za nim Kameri. Kriezel, płaski strzał, ale niecelny. Dało się doprowadzić do oddania strzału, ale nie był on tak soczysty, żeby mógł Tomasz Kriezel cieszyć się ze swojego trafienia w tym spotkaniu. AKSC Lubawa oraz kibice w hali przy Świętej Barbary sprowadzenia swoich ulubieńców w stosunku 2-0. Sędzia dokładnie wskazuje miejsce, na którym powinna być ustawiona piłka. Posłuchał się Tomasz Kriezel. Oczywiście powędrował ten fragment parkietu pokazywany przez pana z gwizdkiem. Mazreku. Mazreku, ale nie ma miejsca, żeby oddać strzał. A teraz próba do wbiegającego Kaciandoliego podania kompletnie nie wyszła. Siedem minut do końca pierwszej połowy. Drużyna z Lubawy, Sendewski, znowu on, to on strzelił oczywiście tego pierwszego gola, to on otworzył nam wynik tego spotkania. Teraz szukał kolejnego trafienia, znalazł na razie rzut rożny, ale już rozpoczął Pedrinho. Kriezel! I znowu Ramadani przenosi piłkę nad poprzeczką. Dzisiaj od postawy obu bramkarzy będzie mnóstwo z pewnością zależeć. Sendlewski tu zderzył się z rywalem. Kriezel! I znowu Ramadani prosto w bramkarza. Tym razem Tomasz Kriezel uderzył. Szybki atak drużyny Pristiny. Lewa strona, linia przerywana. Strzał, takie wstrzelenie w zasadzie przed bramkę, ale zablokowane przez Pedrinho. Czujny w obronie w tej sytuacji gracz z numerem 12 na koszulce. Teraz błąd Ramadaniego. W słupek trafia w tej sytuacji Jakub Raszkowski. Wydawało się, że to zagranie nie było najlepsze. Nie było najwyższych lotów, że minie futsalówka spokojnie bramkę drużyny Pristiny. A tu proszę, zatrzęsła się ona po zagraniu futsalisty KSC z numerem 26 na plecach. Dwóch na jednego, idzie konstrakt. No teraz niedokładne zagranie Kriezela w kierunku Pedrinho. To ostatnie podanie, najistotniejszy moment akcji. Wydawać by się mogło decydujący o jej powodzeniu.
Tutaj zabrakło precyzji, ale jest bardzo zdecydowany w tych swoich atakach zespół z Lubawy. Grają naprawdę momentami fantastycznie gracze Dawida Grubalskiego. Teraz moment, w którym Pristina miała swoją szansę na sukces. Lopez, ależ szaleńczy rajd, wejście między trzech rywali, jeszcze podał na strzał Raszkowskiemu, ale ten chybia. No tutaj Wiktor Lopez, wirtuozeria najwyższej próby, to wejście między trzech rywali, które mogą naprawdę się źle skończyć, gdyby tylko zgubił piłkę. Maszaracz teraz jest przed bramką drużyny z Lubawy i niestety patrzące z perspektywy mistrzów Polski robi swoje, to znaczy pakuje piłkę do siatki. 1-1 na 5 minut i 15 sekund przed końcem pierwszej połowy. Wyskoczyli aż z ławki rezerwowych gracze Prisztiny po tym, jak zawodnik z numerem 9 na plecach tutaj przestawił Tomasza Kryzela i pokonał z bliskiej odległości Wiktora Lopeza, więc od początku nam się tak naprawdę ta rywalizacja o zwycięstwo w turnieju preeliminacyjnym Ligi Mistrzów w Lubawie rozpoczyna. Tutaj świetna okazja dla Adriano, ale czujny Ramadani między słupkami. Tu nawet mrugnąć się nie można w trakcie tego spotkania. Tyle się dzieje w tej pierwszej połowie. No, przerwa na wytarcie parkietu, można złapać trochę oddechu. No, naprawdę intensywność najwyższych lotów. Kaniewski niedokładnie do Adriano. Taki grymas pojawił się na twarzy zawodnika z numerem 7 na koszulce, bo on już czekał na to, żeby próbować uderzyć z ostrego kąta. Tymczasem przerwa na żądanie Hakiego Ahmediego. Zawodnicy Prisztiny doprowadzają do wyrównania, ale mimo to bierze czas na żądanie przysługujący mu w pierwszej połowie szkoleniowiec kosowskiej ekipy. Sendlewski 8. Maszaracz 15 minuta. No i taki wynik sprawia, że to Prisztina jest na pierwszym miejscu. To Prisztina jest bliżej wyjazdu do Kowta, ale z drugiej strony remis też nie jest tragiczną informacją dla konstruktorów, bo zajmując drugie miejsce z zaliczeniem 4 punktów z meczu z Norwegami dzisiaj Prisztiną, to powinno starczyć do awansu jako właśnie najlepsza drużyna z drugich miejsc. Tam, przypomnę, nagrodą jest wyjazd do Zagrzebia z kolei na turniej Main Round. Wracamy po przerwie wziętej przez trenera Ahmediego. Tutaj już Claudinho był gotowy, żeby pokonać Ramadaniego, ale wcześniej gwizdek. Inna sprawa, że też mimo przerwania gry przez sędziów czujność zachował do samego końca golkiper drużyny Prisztiny. 5 fauli na koncie KSC Lubawa w tej pierwszej połowie. No nie jest to do końca dobra informacja, biorąc pod uwagę, że jeszcze 4 minuty i 40 sekund pozostało do zakończenia pierwszej połowy. Nie będą mogli tak agresywnie grać w obronie, jak są do tego zdolni konstruktorzy, bo to się w każdej chwili może zakończyć przedłużonym rzutem karnym. Kaniewski, jest podanie do Claudinho, ten na małej przestrzeni zdołał złożyć się do strzału, ale jednak uderzenie złapane przez Ramadaniego. Claudinho teraz pilnujący Araya. Grający z numerem 10 na koszulce zawodnik. Jest jeden z nowych graczy w talii trenera Grubalskiego. Wcześniej w
Torrens portugalskim występował ten gracz. Długa piłka, takie crossowe, można powiedzieć, zagranie do szyna. Adriano podziękował Adriano swojemu partnerowi za taki sposób rozlegania tej akcji, ale jeszcze coś tam pokazał w celu usprawnienia współpracy w kolejnych minutach, kiedy będzie podobna sytuacja miała miejsce. Dosza, zejście do środka, znowu właśnie w poszukiwaniu Adriano, ale tym razem po głowie jednego, no właśnie, czy z rywali, czy kolegu z drużyny rywali, piłka się prześlizgnęła i wypadła poza linię końcową, wobec czego z narożnika za chwilę będzie wznawiać grę Martin Dosza. Razem do Claudinho zagranie, ale skoczyła tak nieprzyjemnie futsalówka na parkiecie. To zmusiło do wycofania w kierunku bramkarza piłki. Adriano czuje niedosyt, bo wie, że mógł lepiej się zachować w tej sytuacji. Szuka uderzenia po długim rogu. Teraz Lopez, dobre wyjście z bramki. Ta piłka pada łupem Ramadaniego, ale lepiej Ramadani niż gdyby Kryziu, ustawiony bezpośrednio pod bramką, miał uderzać. Teraz Kryziu, próbując przenieść ciężar pod bramkę KSC, ataku Prisztiny, wyrzuca piłkę daleko za linię końcową. 3 minuty do końca pierwszej połowy. Pojawił się Tomasz Kriezel znowu na parkiecie. Mieszana czwórka, więc Adriano, Kriezel, Kaniewski i Claudinho. Claudinho teraz miał problemy z opanowaniem piłki, ale futsalówka w boisku. Cały czas pod stopami graczy KSC. Ładnie Kaniewski, ale jednak zatrzymał go Kriesiu. I teraz zagranie na prawe skrzydło. Lopez tutaj wychodzi z bramki, skraca kąt i być może to też przyczyniło się do tego, że Selmanacz tej sytuacji się pomylił. Bo tylko ten piłkołap zawieszony za bramką. Futsalówka trafiła teraz dobrze na wyprzedzenie Kriesiu, no ale nie zdołał utrzymać futsalówki w grze. 2 minuty i 20 sekund do końca pierwszej połowy tego spotkania. Spokojnie budują atak zawodnicy KSC Lubawa. Pedrinho ma trochę wolnego miejsca. Kriezel zagrywa do rogu. Claudinho odbija piłkę, jednak Ramadani jeszcze próbowali utrzymać się przy futsalówce zawodnicy gospodarzy, ale to Prisztina wychodzi z akcją, ale bardzo mądrze przytrzymali piłkę, nie dali się w kozi róg zapędzić. Zagranie na 6 metr, tu wbiegał Selmanacz, ale jednak dobrze Wiktor Lopez dysponowany. Pierwsza przez niego wpuszczona bramka na tym turnieju to uderzenie z 15 minuty, które dało wyrównanie Prisztinie. Z powietrza strzał, ale raz, że niecelny, dwa, że w walce o pozycję przy tym wznowieniu z rogu boiska mieliśmy faul, wobec czego trzecie przewinienie na koncie Prisztiny. Claudinho jeszcze poszukał Raszkowskiego i musi wracać drużyna z Lubawy, bo to Prisztina w ataku. Kriezel nie ma faulu. To jest korzystna decyzja dla gospodarzy, bo w innym przypadku byłby przedłużony rzut karny. Claudinho, ale została mu piłka pod butem. Nie zabrał się z nią. Jeszcze raz drużyna z Lubawy lewą stroną. Pedrinho, Kriezel poprawił sobie piłkę, uderzył prawą nogą. Odbija Ramadani. Jeszcze szukał poprawki Claudinho, ale zdołał się podnieść Bajram Ramadani i zatrzymał to zagranie lecące w jego kierunku, w kierunku jego bramki. Naprawdę dzisiaj świetna dyspozycja bramkarza Prisztiny. Pedrinho schodzi do linii końcowej. Pedrinho, ale po nodze Kriesiu. I teraz szansa na odpowiedź dla gości z Kosowa. Wystawiona ładnie piłka na strzał. I teraz to Wiktor Lopez pokazuje swoją klasę. No dzisiaj bramkarze naprawdę imponują
dyspozycją między słupkami. Jeszcze raz ta akcja. Świetnie wyłożona piłka. Maszarażowi, ale jeszcze lepiej Wiktor Lopez. Pojawił się Arif Limani na boisku na końcówkę tej pierwszej połowy w drużynie Prisztiny. Teraz podcięta piłka nad Lopezem, ale nie zmieścił jej. Na całe szczęście Kryeziu pod poprzeczką, ale jeszcze był rykoszet od Lopeza. A więc rzut rożny dla zespołu w białych strojach. Kryeziu, no tutaj taki bardzo niepokojący dla gospodarzy miała ta piłka Torlotu, ale okazało się, że jednak to uderzenie było niecelne. I teraz o przerwę na żądanie prosi Dawid Grubalski. Wzmocniony sztab KSC Lubawa przed tym sezonem. Docelowo do prowadzenia młodzieży w akademii, ale też żeby wspomagać Dawida Grubalskiego. Z Torunia do Lubawy przyszedł Łukasz Żebrowski. Po wielu latach spędzonych w FC Toruń, teraz właśnie w Lubawie pracujący selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19, której oczywiście z nikim innym jak Dawidem Grubalskim właśnie współpracuje, a więc rozszerzona, można powiedzieć, praca tej dwójki teraz na rozgrywki nie tylko młodzieżowych kadr, ale ligowe i także turnieje grup młodych zawodników kontraktu. Czy jak to jest w przypadku rozgrywek UEFA KSC Lubawa. A propos tych młodych graczy, no to dzisiaj na trybunach jest obecny jeden z młodych nabytków właśnie kontraktu, Jakub Sławkowski, który fenomenalnie spisywał się w barwach toruńskiej Akademii Futsalu. Został wytransferowany z TAF-u do KSC Lubawa, ale przynajmniej rundę jesienną sezonu 23-24 w Fogo Futsal Ekstraklasie spędzi w Toruniu, tyle że już nie w pierwszoligowym TAF-ie, tylko w ekstraklasowym właśnie FC. Teraz przez całe boisko zagranie. To było zagranie w zasadzie na podsumowanie tej pierwszej połowy, bo ostatnia sekunda została na zegarze. Jeszcze długa piłka taka na chaos, ale kończy nam się ta pierwsza połowa i mamy remis 1-1 w starciu KSC Lubawa FC Prisztina. Starcie decydujące o tym, która z ekip wygra zmagania grupy D rundy preeliminacyjnej Ligi Mistrzów UEFA w futsalu. Na razie, jeśli taki wynik się utrzyma, to bliższa tego ekipa z Kosowa, ale przed nami jeszcze 20 minut gry, więc liczymy na to, że mistrzowie Polski postawią się swoim dzisiejszym rywalom i to oni wygrają tę rywalizację i pojadą do Kowna na turniej Main Round jako zwycięzca rywalizacji. Czekamy na drugą połowę. Teraz oczywiście kilkanaście minut przerwy, po której wrócimy do hali Osiru w Lubawie.
Futsal Champions League w Lubawie. Przed nami druga połowa spotkania konstruktorów z FC Prisztiną. Starcie decydujące o tym, czy to mistrzowie Polski, czy to mistrzowie Kosowa zostaną zwycięzcą tej rywalizacji. Tłumy dzisiaj na trybunach hali Osis, zresztą tak samo było w środę i w czwartek, kiedy grali tutaj swoje spotkania podopieczni Dawida Grubalskiego. Rozpoczęło się od wygranej z Islandczykami, potem było zwycięstwo nad Norwegami, no a teraz walczą o to, żeby wygrać z mistrzem Kosowa. Także zawodnicy KSC Lubawa po pierwszych 20 minutach 1-1 wyszedł na prowadzenie zespół gospodarzy po trafieniu Kaspra Sendlewskiego, potem odpowiedział Drilon Maszeracz, no i teraz czekamy, jak to wszystko poukładali trenerzy w szatniach, jak te rozmowy Dawida Grubalskiego i Hakiego Achmetiego ze swoimi podopiecznymi wpłynęły na właśnie drużyny, które śledzimy w trakcie tej transmisji. Przypomnę, jeśli padnie w tym meczu remis, to turniej wygrywa Prisztina, ale remis to też nie jest zły wynik dla KSC, dla konstruktorów, bo wiele wskazuje na to, że to właśnie z tego turnieju druga drużyna, zakładając, że będzie to właśnie ekipa z Lubawy, awansuje do main round na zasadzie tej, w cudzysłowie, dzikiej karty najlepszej zdobyczy punktowej spośród drużyn z drugich miejsc we wszystkich turniejach rundy preeliminacyjnej. Jeśli zespół z Lubawy przegra, no to jeszcze będzie musiał wyczekiwać się na to, co się wydarzy. Podobnie sprawy się mają, jeśli wygra KSC. Oczywiście my jako polscy kibice będziemy się bardzo cieszyć z triumfu mistrzów Polski i awansu, natomiast zespół z Kosowa będzie musiał czekać, bo jak przypomnę, liczą się do tego bilansu drużyn z drugich miejsc wyniki meczów z ekipami z miejsc 1-3 z uwagi na to, że w jednym z turniejów mistrzowie Walii się wycofali, no i grupy po prostu byłyby nierówne, są nierówne, a byłyby nierówne te rachunki, gdyby liczono wszystkie spotkania. Na czarno konstruktorzy, na biało mistrzowie Kosowa. Rozpoczęła się ta druga połowa. No i co? Liczymy, że będzie podtrzymana intensywność z tych pierwszych 20 minut, bo naprawdę szalone tempo w pewnym momencie narzucili zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Liczymy też na to oczywiście, że mistrzowie Polski zaprezentują się na miarę swoich możliwości, tego jak grali z Isbjørnen, jak grali z Utleirą, no i że zapiszą na swoje konto trzeci triumf. Pierwsza akcja KSC Lubawa kończy się autem podyktowanym dla tego zespołu. Kryzel tradycyjnie z dystansu, z tego słynie. O wielu zawodnikach, którzy raz w życiu trafią zza pola karnego, czy to w 11-osobowej odmianie piłki nożnej, tam zwłaszcza, ale też w futsalu, od razu się mówi, że potrafią zagrać właśnie z dystansu, uderzyć z dystansu. No, w przypadku akurat Tomasza Kryzela to nie jest żadna bez opamiętania rzucona fraza, przyklejona łatka, tylko rzeczywiście Kryzel te bomby potrafi posyłać, częstować się nimi zawodników rywali. Prisztina, ależ tutaj ładnie ograł rywali Kerimi. Jeszcze była szansa na to, żeby poszła dobitka ze strony mistrzów Kosowa, ale już przenieśliśmy uwagę pod drugą z bramek i niewiele brakowało, a Sendlewski powalczyłby o wpisanie się po raz drugi dzisiaj na listę strzelców. Kończy się to jednak wszystko stałym fragmentem gry dla zespołu KSC Lubawa, poszukany przed bramką rywala Raszkowski. Kryzel, Raszkowski właśnie. Jeszcze raz Kryzel na lewą stronę, Pedrinho. Spokojnie prowadzący piłkę, tutaj podpuszczającego nieco Ramadan Alaj. Przeciągnięcie do prawej strony tej akcji, tutaj jest Kryzel, ale tylko przez moment przy piłce. Przepraszający gest w kierunku Wiktora Lopeza, który wyszedł wyżej, żeby też się podłączyć pod ten atak. Teraz dostaje piłkę od Kryzela, jest Pedrinho naciskany, wyciągają gracze Prisztiny, konstruktorzy. No i strzał z dystansu zablokowany.
Zrobiło się trochę miejsca pod bramką Bajrama Ramadaniego, ale jednak inaczej postanowili sfinalizować te akcje zawodnicy Dawida Grubalskiego. I znowu to KSC Lubawa na połowie przeciwnika buduje swój atak. Bardzo powoli grana piłka, teraz przyspieszenie, wstrzelenie przed bramkę, błąd Ramadaniego, wypuścił futsalówkę ze swych dłoni. Golkiper, który fenomenalnie radził sobie w pierwszych 20 minutach, teraz ta jego niepewna interwencja kończy się rzutem rożnym dla drużyny KSC Lubawa. Będzie Pedrinho za chwilę wznawiać grę. Jest zagranie na trzeci, czwarty metr przed bramkę. Wybijają Kosowianie. Jeszcze Kriezel z dystansu uderzył, ale łapuje Ramadani. Chciał szybko rozpocząć atak swojej drużyny, ale zbyt pochopne było to zagranie Ramadaniego. Teraz błąd w wyprowadzeniu piłki zespołu z Lubawy. Sendlewski. Wstrzymana akcja Prisztiny, ale nie tak to powinno wyglądać. Sendlewski teraz dobrze ustawiony, jeszcze pod faul zagrał, domaga się sztab KSC żółtej kartki dla zawodnika Prisztiny, który faulował w tej sytuacji, ale jednak nie ma takiej decyzji sędziów. Niemniej pierwsze przewinienie w tej drugiej połowie po stronie FC Prisztiny zapisane, długo pod presją przekroczenia limitu fauli grał zespół konstruktorów, bo bodaj ostatnich 5 minut pierwszej połowy z 5 faulami. Udało się uchronić KSC przed przedłużonym rzutem karnym dla Prisztiny. Jest Raszkowski, ale uciekła mu futsalówka, wobec czego będzie rozpoczynać od autu zespół z Kosowa. Podwójną koronę wywalczyli w zeszłym sezonie gracze Prisztiny. W finale ligi pokonali Rikeni. Wygrali także puchar swojego kraju. Konstrukt do finału nie awansował do Pucharu Polski, ale w finale znakomicie się zaprezentował w tej serii. Do 3 zwycięstw z rekordem i po raz pierwszy sięgnął po złoty medal Fogo Futsal Ekstraklas. Wiktor Lopez, długa piłka pod linię końcową. Jest Sendlewski, ale uciekła mu futsalówka. Taką decyzję podejmuje sędzia ustawiony w tej części parkietu. Kliedziu, wycofana piłka na własną połowę. Urwał się teraz rywal Raszkowskiemu, no i Dosza musiał asekurować, bo już blisko było tego, żeby Halim piłkę uderzał. Halim Selmanac z numerem 7, ale jednak upiekło się drużynie trenera Grubalskiego. Jeszcze od autu rozpoczęli Kosowianie. Dobry wyblok Pawła Kaniewskiego. Jeszcze raz z autu rozpocznie Prisztina, ale przerwana gra, bo jakieś przepychanki miały miejsce pod bramką Wiktora Lopeza. Tłumaczy się Dosza ze swojego zachowania w starciu z Maszaradzem. Jest Araj, do lewej strony posłana piłka. Zagranie dobre przed bramkę, ale bardzo czujny Wiktor Lopez. Dał do zrozumienia głośnym ja, że to on będzie tym, który wyjaśni sytuację przed jego bramką. Teraz próbowali zawodnicy z Lubawy, ale przekombinowana ta akcja przez konstruktorów i nie udało się futsalówki nie tyle umieścić nawet w siatce, co po prostu oddać strzału. Dobrze Dosza. Jeszcze raz Martin Dosza. Na lewej stronie krótko prowadził piłkę, oddał teraz do Mrowca. Mrowiec uderzył w taki sposób, że Ramadan musiał odbijać przed ramieniem piłkę. 4 minuty drugiej połowy za nami, wciąż 1-1. Adriano, płaski strzał, zablokowany, teraz trochę za krótkie zagranie do Lopeza, ale uratowali się konstruktorzy też
wiedział, co się święci bramkarz drużyny gospodarzy. No, mam wątpliwości, czy się piłka wytoczyła za linię boczną, ale ja ze zdecydowanie większej odległości obserwuję tę rywalizację, a i na monitorze czasem obraz nie jest tak klarowny, jak w przypadku sędziego, który na boisku jest ustawiony. A teraz Dosza dał się sfaulować, musiał agresywnie blokować piłkę, dostęp do niej, bo to był bardzo newralgiczny sektor boiska i gdyby popełnił błąd, no to mamy, czy mielibyśmy w zasadzie bardzo, bardzo groźną sytuację. Rozpoczyna grę po faulu na samym sobie Martin Dosza. Dosza, jeden z tych zawodników w ekipie Konstraktu, może o tym za chwilę. O właśnie, Dosza teraz o wilku mowa. Świetna interwencja i ucieszył się, jakby gola strzelił. Jeden z tych zawodników, którzy doszli do drużyny Mistrzów Polski w letniej przerwie. FK Chrudim czeski, to był klub, w którym Dosza w poprzednim sezonie występował. Przewrócony, ale nie, jednak faulu nie ma. Sedmanacz, wściekła łapka Prisztiny, ale gra toczy się dalej. Nie sięgnął piłki Mrowiec, ależ próbował teraz Kaniewski ofiarnie przejąć piłkę na połowie przeciwnika. Nie udało się jej jednak opanować w boisku, wobec czego od autu w okolicach własnego pola karnego rozpoczęli gracze Prisztiny. Tutaj na czacie padło takie pytanie, kto jest faworytem tego spotkania. No, wynik mówi sam przez się, chyba nie ma takiego jasno sprecyzowanego faworyta, choć wydaje się, że przewaga własnego boiska, swoich trybun, które są za KSC Lubawą, mogłyby wskazywać się na zespół gospodarza, ale widać, że Prisztina strasznie trudne warunki stawia w tym meczu decydującym o zwycięstwie w turnieju preeliminacyjnym. Tak jak mówiłem, biorąc te wszystkie rachunki pod uwagę, teoretycznie, mimo że to Prisztina jest liderem po dwóch kolejkach grupy D, to jej teoretycznie bardziej potrzebne jest zwycięstwo, a ten remis, mimo że nie daje zwycięstwa w turnieju, prawdopodobnie da awans z drugiego miejsca drużynie KSC Lubawa już po ostatniej syrenie. No ale tu nie ma co się matematykę bawić, tutaj trzeba walczyć o zwycięstwo. Teraz Drilon Maseracz ruszył lewą stroną, ale powstrzymywany przez, zdaje się, Adriano w tej sytuacji. Niepokonani w sparingach gracze Konstraktu. 6 gier kontrolnych. Wszystkie wygrane także z zagranicznymi ekipami, bo rozegrali dwumecz. Może o tym za chwilę. Raz walka do samego końca o piłkę, ale to Dosza jest górą w tej walce. Bark z Irim Mazryku przepchnął swojego przeciwnika. Właśnie Martin Dosza i dzięki temu od własnej bramki będzie rozpoczynać Wiktor Lopez. Mecz wygrany z Jegersborgiem duńskim, ale także z Żalgirisem Kowno. Dwumecz rozegrany przez Konstrakt. Ten sam Żalgiris, który będzie gospodarzem turnieju Main Round, w którym zagra zwycięzca rywalizacji w hali przy Świętej Barbary. Teraz żółta kartka dla numeru 3, jak pokazuje sędzia, co oznacza, że to Kieziu, tym graczem, który został napomniany indywidualnie. Trzy faule już ma
zespół z Prisztiny w tej połowie. Szansa z rzutu wolnego teraz dla konstruktorów. 6,5 minuty drugiej połowy za nami. Pedrinho na prawą stronę, ale przeszła pod butem Kwiezela piłka. Nie tak to sobie pewnie Tomasz Kwiezel i zespół KSC Lubowa wyobrażał, jeśli chodzi o rozegranie tego stałego fragmentu gry. Gdzieś tam piłka zniknęła w tunelu prowadzącym na boisko, ale na szczęście szybko się znalazła. Już Ramadan Adai rozpoczął akcję swojego zespołu. Teraz błąd w rozegraniu piłki drużyny kosowskiej. Uwagi przy linii Łukasza Żebrowskiego w stronę graczy KSC. No tutaj Raszkowski może nie uderzył jakoś idealnie, ale był rykoszet od Mazreku i to mogło zmylić Bajrama Ramadaniego. Bramkarz drużyny z Kosowa jednak skuteczny znów między słupkami w tym dzisiejszym meczu. Trudno było go pokonać tym słabszym rywalom z Islandii i Norwegii we wcześniejszych meczach tego turnieju. Trudno też jest dzisiaj konstruktorom, ale raz to się udało, co już może cieszyć, aby udało się też drugi. Kieziu sam się wygonił do linii bocznej, stracili piłkę gracze Prisztiny. Rozpoczął już ze stojącej piłki zespół z Lubawy, mistrzowie Polski. Raszkowski na lewą stronę, jest Pedrinho, szukał odegrania do Raszkowskiego, ale Kryeziu teraz z Kryezelem starcie. Na wślizgu jeżdżący na czterech literach Tomasz Kryezel fauluje zdaniem sędziego. Piłkę nie trafił, ale w rywala też wydaje mi się nie, no ale cóż, złapał się za głowę trener Grubalski, kiedy zauważył, że rzut wolny został podyktowany przeciwko jego drużynie, ale tej decyzji już nie zmienią oczywiście arbitrzy. Pierwsze przewinienie KSC Lubawa w tej połowie. Rzut wolny dla gości z Prisztiny. Cofana piłka do Kaciandoriego, jest teraz na dalszym słupku ustawiony Krasnici. Był strzał po zwodzie, ale jednak dobrze Wiktor Lopez się zachował. Doskonała sytuacja. Zobaczmy jeszcze raz dla Prisztiny na to, żeby objąć prowadzenie 12 minut przed końcem tego spotkania. Dobrze jednak golkiper konstruktorów. I teraz Kaciandoli, ale jednak nie miał miejsca, żeby się odwrócić twarzą do bramki. Krasnici. Wygrał Sendlewski z nim starcie. Raszkowski źle sobie przyjął piłkę. Jeszcze tutaj obijany przez graczy Prisztiny. Kończy się to urazem jakimś Jakuba Raszkowskiego. Chciał mu pomóc Bajram Ramadani, ale jednak odstąpił od udzielania w cudzysłowie pierwszej pomocy rywalowi, bo ten jednak podniósł się już z murawy. Wszystko na całe szczęście w porządku z Jakubem Raszkowskim. Brawa dla stającego z parkietu zawodnika z numerem 26 na koszulce. 11 minut 43 sekundy. Sendlewski, ósma. Maszaradze, 15 minuta. To są strzelcy bramek w tym spotkaniu. Lewą stroną ucieka Krasnici. Zagranie teraz jednak za plecy dostał Kaciandoli. Jeszcze nie koniec tej akcji. Kaciandoli. Był rykoszet od Kwiezela. Od rzutu różnego będzie rozpoczynać Prisztina. Arif Rimaninar. Strzał, wyłożona piłka Mazreku, ale Raszkowski jakąś teraz interwencją się popisał, jak ofiarnie zagrał piłkarz, który przecież jeszcze przed momentem był kontuzjowany, leżał pod bramką Ramadaniego, zbijał się z bólu, ale już jest gotowy znowu
oddać pełnię zdrowia drużynie, byle tylko odnieść sukces w postaci zwycięstwa. Uch, to tutaj jeden z gorszych strzałów, jakie widziała ta hala. Pedrinho podpalił się troszeczkę, dobrze wydawało mu się jest ustawiony, próbował huknąć, ale wyraźnie zeszła piłka z nogi i wyleciała gdzieś tam w trybuny. Biorąc pod uwagę, że przy linii bocznej znajduje się jedyna trybuna w hali w Lubawie, no to pokazuje, jak bardzo niecelny był to strzał. Za chwilę 30 minut będzie za nami, z zawodnikami Mistrzów Polski i Kosowa. Wiktor Lopez. Podkręcają tempo konstruktorzy. Adriano na lewą flankę do Pedrinho. Pedrinho szuka miejsca do oddania strzału. Podanie do Krizela, ale dobrze Fitim Krasniczy się w tej sytuacji zachował. Zablokował to zagranie reprezentanta Polski. Z autu pokazuje sędzia, nie z rogu. Powinien Adrian Ramos rozpocząć grę. No i rzeczywiście Adriano usłuchał arbitra. Kilka metrów bliżej linii środkowej ustawił futsalówkę. Pedrinho! No to już było zdecydowanie lepsze uderzenie niż przed kilkunastoma, kilkudziesięcioma sekundami, ale wciąż czegoś zabrakło, można powiedzieć. Piłka frunęła poza światło bramki. Teraz po nodze Krizela, pechowa interwencja zawodnika z numerem 13, ale zatrzymuje Fitina Krasniczego. Teraz Lopez, jest szansa na kontrę. Wyciągnięty bramkarz Sedlewski, nie ma gola. Ależ tutaj mogli pójść w kontrze. W odpowiedzi do tego, co się przed momentem zadziało pod własną bramką, zawodnicy KSC Lubawa, ale jednak nie miał szczęścia w tej akcji Kacper Sendlewski, żeby tak czysto kopnąć piłkę, by ta wpadła do siatki. Pressing z drużyny z Lubawy, Pedrinho! Teraz jednak świetnie Bajram Ramadania, potem jeszcze zderzył się z rywalem Pedrinho. Pokazuje Ramadani, że plama potu na parkiecie i rzeczywiście poproszony człowiek z mopem, żeby przetrzeć plac gry. Dziewięć i pół minuty do końca spotkania. Dobry fragment KSC Lubawa. Trzeba próbować, trzeba wykorzystać ten właśnie moment, tę chwilę, by pokonać po raz drugi Ramadaniego. Pedrinho, Ramadani odbija piłkę, jeszcze próbował dopaść do futsalówki Adriano Ramos, ostro zaatakowany przez rywala, ale czysto zdaniem sędziów. Adriano, był rykoszet, powinien być aut jeszcze dla konstruktorów, tak jest. Po prawej stronie boiska będzie wznawiać za chwilę grę ekipa Dawida Grubalskiego, mistrzowie Polski. Coraz bliżej tego, żeby cieszyć się z prowadzenia, ale cały czas na przeszkodzie staje Bajram Ramadani. Adriano Ramos do Krizela. Nie było miejsca, żeby oddać strzał. Posłana piłka na lewą stronę. Pedrinho czai się na dziewiątym metrze. Pedrinho do środka. Przez całą szerokość boiska do Krizela. Wiktor Lopez. Jeszcze raz Krizel. Dziewiąty metr. Dobrze. Teraz Lucy Herimi poszedł, by zablokować ten strzał. Pod piłką się znalazł gracz z numerem 6, nie dał się pokonać Krizelowi w tym pojedynku, a co za tym idzie, uratował zespół przed groźną akcją KSC Lubawa, ale cały czas gospodarza na połowie rywali. Pedrinho pokazuje Lopez Krizelowi, żeby wyżej wyszedł Pedrinho, ale Krizel pokazuje z kolei bramkarzowi, żeby on wrócił w okolice własnego pola karnego. Krizel strzela, ale nad tę poprzeczką piłka leci. Musiał obejść się smakiem w tej sytuacji
Gracz z numerem 13 na czarno-złotej koszulce. Ależ teraz dobrze to się wszystko ułożyło dla drużyny Castellubowo, Adriano! I znowu Ramadani udało się przejąć piłkę, udało się w bardzo szybki sposób przetransportować ją na połowę rywala, ale ten niesamowity bramkarz Prisztiny, Pedrinho, ależ ostro zawodnicy z Kosowa, nie było faulu, a jednak sędzia wraca do tej sytuacji, ale nie, to nie jako faul, tylko jako out i to dla Prisztiny zostało zaliczone. Ostatni miał kontakt z futsalówką, jeden z konstruktorów. 8 minut do końca tego meczu, 1-1. Cały czas w starciu polsko-kosowskimi. Raz mieliśmy sprytne zachowanie Martina Doszy, który rąbał piłkę w taki sposób, żeby Kerimi jej dotknął. Wobec czego jest out dla drużyny z Lubawy. Pojawił się Everton na placu gry. Everton! Ale znowu Ramadani. Pierwszy kontakt z piłką tak naprawdę tego gracza, który, no, trzeba przyznać, jest bardzo dużym wzmocnieniem, jeśli chodzi o drużynę z Lubawy. Sprowadzony z Union Africa Ceuti. Ponad 150 spotkań w Primera i Segunda División hiszpańskiej tego zawodnika. Wielkie doświadczenie, wielka klasa i to ma być as atutowy Brazylijczyk w barwach konstruktorów. 7,5 minuty do końca meczu. Z rogu boiska rozpoczynają konstruktorzy. Everton! Ale nieczysto trafił w piłkę. Jeszcze się musi zapoznać z parkietem, z piłką. To są dopiero jego pierwsze sekundy po wejściu dzisiaj na parkiet, na plac gry. Ale już aktywny, od razu z nim koledzy grają, od razu próbują wykorzystać jego umiejętności. Pojawił się też Maciej Jankowski po raz pierwszy dzisiaj. Jankowskiemu teraz ucieka rywal, no i Jankowski zderzył się z przeciwnikiem, wyciągnął gdzieś rękę w jego kierunku, czym sprowokował gwizdek sędziów. Uznali, że to było przewinienie taktyczne Macieja Jankowskiego. Drugi faul KSC Lubawa w tej części spotkania. Jeszcze trzeba wytrzeć parkiet. Mówiłem o tym, że jest gorąco, że śliski jest ten parkiet od potu z koszulek zawodników, którzy padają na parkiet. Siedem minut do końca. Rozpoczął Alaj od rzutu wolnego. Alaj. Przepilnuje Maszeraża teraz Mrowiec. Prostopadła piłka do Selmanadze, ale zupełnie nieudane to zagranie. Podniósł tylko głowę z niezadowolenia, w takim geście właśnie złości. Trochę na siebie, trochę pewnie na partnera Halim. Everton. Strzelenie przed bramkę. Dobrze jednak Alaj, ale już tam czyhał. Już był gotowy, żeby dostawić stopę Mateusz Mrowiec. Jeszcze coś tam z Jankowskim powiedział sobie nawzajem, żeby te kolejne ich dwójkowe akcje kończyły się już sukcesem. Piłka wybita poza boisko. 6 minut 36 sekund do końca. Tak odliczam te kolejne sekundy, bo już naprawdę coraz mniej tych momentów, żeby jedni bądź drudzy przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Nie myślę tu oczywiście o mistrzach Polski, drużynie konstraktu Lubawa. Dosza. Jankowski. Jankowski urywał się rywalowi, schodzi do linii końcowej. Jankowski jeszcze próbował wykorzystać nogi Maszeradża w taki sposób, żeby
nabić go i wywalczyć rzut rożny. Teraz przerywa atak rywali Dosz, ale jeszcze od autu będzie rozpoczynać drużyna mistrzów i triumfatorów Pucharu Kosowa z zeszłego sezonu. Dobrze na wyprzedzenie Mrowiec. Odzyskuje piłkę na własnej połowie ekipa KSC Lubawa. Everton. Everton do środka zejście. Everton dryblujący, podający piłkę do Jankowskiego. Brazylijczyk Jankowski. Ostry kąt. Niepewna interwencja Ramadaniego. Jeszcze Mrowiec. Jest Dosza do środka schodzący. Everton znów szukał podania w światło bramki, ale jest strata i Pristina teraz w kontrze. Wychodzi z bramki Lopez, położony na parkiet. Radzą sobie jednak konstruktorzy i jedziemy w drugą stronę, ale za długo Dosza zwlekał z podaniem do Mrowca. Jak już to zrobił, to zrobił to zdecydowanie za mocno, ale i tak brawo dla Doszy, bo to on uratował tę sytuację. Patrząc z perspektywy konstruktorów, to on zatrzymał ten strzał lecący w kierunku bramki Wiktora Lopeza, w zasadzie pustej bramki, bo Wiktora Lopeza w niej nie było, wszak wcześniej próbował skrócić kąt i leżał gdzieś 2-3 metry przed linią, położony przez gracza Prisztiny. Mrowiec zablokował to zagranie, Everton na lewą stronę, Pedrinho. Pedrinho nie miał jednak jak się zabrać, bo doskoczył natychmiast Kriesiu do niego. Pedrinho zatańczył z Kriesiu. No i bliski był tego, żeby dziubnąć piłkę w kierunku bramki Ramadaniego. Jeszcze od autu rozpoczyna drużyna Konstraktu. Ostatnie 5 minut tego spotkania się rozpoczęło. Pedrinho. Kriesel do rogu. Everton. Kriesel. Po obwodzie grająca drużyna z Lubawy, Lopez do linii, Everton, Kriesel, jeszcze raz bramkarz KSC, Pedrinho, zejście do środka, Pedrinho szuka Mrowca, ale zamknięta w takim podcelowym, hokejowym zamku. Pristina oddala zagrożenie od swej bramki, cały czas 1-1. A więc wynik, który daje zwycięstwo drużynie z Kosowa w tym turnieju. Kriesel, prawa noga, trafia w rywala. Piłka wróci na połowę KSC, ale to tylko da możliwość zmian w ekipie Prisztiny. Cały czas zamknięta ekipa w białych koszulkach przed własną bramką. Oczywiście świeże siły to też jest jakiś handicap, ale to nie zmienia faktu, że cały czas muszą się męczyć i ganiać za piłką bez piłki gracze Hakiego Achmetiego. Everton, no nie było to najlepsze zagranie. Nie tak powinna ta akcja wyglądać, jej zakończenie. No ale cóż, było, minęło, koniec tego okresu dominacji zawodników KSC Lubawa. Korzysta też z tego od razu trener Achmeti, prosząc o przerwę na żądanie. Timeout drugi w tym meczu dla Prisztiny. Świetna zabawa na trybunach Ali w Lubawie. Ulubieńcy publiczności zaś skupieni wokół ławki, bo tam ustalane są ostatnie tematy związane z grą w tych ostatnich minutach, czterech minutach spotkania. Syrena oznajmiająca koniec 60 sekund przysługujących trenerowi na rozmowę z zawodnikami, wobec czego będziemy mieć rozpoczęcie gry od bramki przez Prisztinę. Kriesel przejmuje piłkę. Ważny moment. Jak to rozegrają konstruktorzy? Lopez będzie tym, który wprowadzi futsalówkę do gry. Kriesel, Pedrinho. 9 metr. Pedrinho chciał wejść między dwóch, ale zawodnicy z Kosowa w taki bardzo zdecydowany sposób przerywają.
tę akcję, wybijają piłkę. Trzy i pół minuty. Pedrinho trzymający piłkę pod nogami. Sekundy uciekają. Akcja konstruktorów się nie przesuwa. Ani o centymetr, bo w poprzek boiska idzie. Kriezel. Stojąco teraz jedni i drudzy, taka cisza przed burzą można powiedzieć. No właśnie, jest przyspieszenie Mrowca, starał się urwać, ale dobrze Alaj się zachował w tej sytuacji. Kriezel. Dwie i pół minuty, stojący przed własną bramką gracze Prisztiny w czterech tak naprawdę, bo trzech obrońców i bramkarz. Tylko jeden wysunięty w tej sytuacji Krasnici. Gracze z Lubawy cały czas wymieniający piłkę na własnej połowie. Kriezel, Mrowiec, Kriezel, teraz już oczywiście Pedrinho na lewej stronie, zmienili się bokami ci dwaj zawodnicy. Lopez, Pedrinho, 90 ostatnich sekund tego spotkania, nabijają te procenty posiadania piłki gracze KSC Lubawa. No taki wynik, tak jak powiedziałem już na wstępie do tej transmisji, prawdopodobnie na jakieś 90% daje im i tak awans do rundy głównej jako najlepszy zespół z drugich miejsc, ale no warto byłoby chyba pokusić się w samej końcówce o postawę, która dałaby tutaj kibicom radość w postaci triumfu w tym meczu, kompletu zwycięstw pierwszemu miejsce w grupie. Minuta i 6 sekund. Z rogu boiska będzie wznawiać za chwilę grę Adriano Lemos. Podanie w kierunku Kriezela. Pedrinho, lewe skrzydło. Pedrinho odgrywa do Kriezela. Ostatnia minuta. Pedrinho. No i znowu ten sam wariant. Przez całą szerokość, jak na treningu grają ze sobą Kriezel i Pedrinho. Teraz dopiero przyspieszenie, podłączony też pod rozegranie bramkarz. 40 sekund, Kriezel! Ależ miał piłkę, być może nawet meczową na nodze. Tomasz Kriezel, ale odbita futsalówka przez Ramadaniego. Jeszcze od autu rozpoczęli na połowie rywala zawodnicy Konstraktu. Pedrinho, 25 sekund, jeszcze wsparcie z trybun, jeszcze próba poniesienia zespołu w tych ostatnich fragmentach. Prawdopodobnie ostatni atak drużyny z Lubawy, szansa na gola na 2-1, na zwycięstwo w tym spotkaniu, ale trzeba się zdecydować na uderzenie. Jest Adriano, ostatnia sekunda. Adriano nie zdąży się odwrócić twarzą do bramki, a więc koniec tego meczu. 1-1 w starciu KSC Lubawa FC Prisztina. To oznacza, że mistrzowie Kosowa wygrywają turniej grupy D, turniej preeliminacyjny UEFA Futsal Champions League. KSC Lubawa kończy zmagania na drugim miejscu, ale z uwagi na to, że w meczach z właśnie Prisztiną i norweską Utleirą zgromadzili 4 punkty, prawdopodobnie
Konstruktorzy też zagrają w rundzie głównej jako najlepszy zespół z drugiego miejsca. To oznacza, że do Zagrzebia pojadą zawodnicy Dawida Grubalskiego, by tam mierzyć się z Futsal Dynamo Erebro i prawdopodobnie KMF Titograd. Troszkę zawiodła ta końcówka, szczerze mówiąc, ale wynik pasował obu drużynom, więc przytrzymali gracze KSC Piłkę. Kryzel miał okazję na zdobycie gola, tak się jednak nie udało, tak się jednak nie stało, bo świetnie dysponowany dzisiaj Ramadani. No cóż, okrasą miał być ten mecz Polaków z Kosowianami i rzeczywiście przez długie fragmenty znakomity mecz, znakomite spotkanie trzymające w napięciu. Ostateczny wynik 1-1, widzimy radość zawodników Hakiego Achmetiego. Czekamy teraz na wywiady z trenerami obu drużyn, a jeśli chodzi o boisko leżenia, to by było na tyle. Mateusz Orłowski, dziękuję.
podcast coach Dawid Grupalski with me. Important remis in a match that was decisive for promotion to the main draft. How would you assess the attitude of your players in this match? Repeat, I know. Summarize of the match. Yes, today was a difficult match. Kosovo team have amazing player, one versus one. Today we play no good in defense. We have problem with player second team when try dribbling, and we lose goal before because we lose 1-1. We don't feel good timing pressing today, and we have good situation for shoot goal, but we shoot only one goal. But we are happy because we are go to next round. Okej, więc teraz po polsku dla wszystkich kibiców KSC, którzy oglądali to spotkanie na antenie KP Sport. Zwycięski remis, można powiedzieć, z zespołem Prisztiny w tym ostatnim meczu. Blisko było triumfu, ten strzał Tomasza Kryzela w końcówce, ale kapitalna postawa bramkarza rywali. No tak, w tym turnieju robimy bohaterów z bramkarzy, bo czy to w meczu z Islandią, gdzie dwoiliśmy się i troiliśmy, strzeliśmy za mało bramek. Dzisiaj też duży problem ze skutecznością. Jednak widać, że w zespole jest kilku nowych zawodników. Potrzebujemy czasu i wierzę, że z tygodnia na tydzień będziemy lepiej zorganizowanym zespołem. Dziękuję panie trenerze i powodzenia w następnym. President of Pristina with me. Huge congratulations. You are the winners of the Champions League tournament in Lubava. How does it feel? Thank you. Thank you. It was a feel very emotional, very, very good, very good. It's been a hard work to come here, to play here, and to be the first in the group. I didn't mean in the beginning, but we have made three games, three matches, a perfect matches. So, I mean, we deserve it to go in elite round. Thank you very much, and see you next year, and see you in the main round.